Miło mi Państwa powitać. Dzisiaj znajdujemy się na ulicy Krótkiej Nizinnej, czy na skrzyżowaniu ulic Krótkiej Nizinnej, a powodem jest to, że przystąpiliśmy do prac modernizacyjnych właśnie tych ulic. Długo oczekiwane przez mieszkańców, bo po kształcie nawierzchni można zobaczyć, że ta droga nie spełnia standardów. Mało kierowcy, mieszkańcy żalili się na właśnie uciążliwości związane z kształtem drogi, z tym, co jest wokół drogi, czy niedobrze ukształtowane chodniki, i chcemy to ponaprawiać. Drogi są takie, a nie inne, bo to są drogi lokalne, a więc tu nie przewidujemy jakichś poszerzenia tych dróg, powiększenia tych dróg, ale na tyle uporządkowania geometrii tych dróg, aby poprawić standard i poprawiać jakość tych dróg dla użytkowników, więc kierowców, dla pieszych, aby czuli się bezpiecznie i żeby było pod względem technicznym dobrze. Co przewidujemy? Przewidujemy poprawienia, więc przełożenie nawierzchni, poprawienie chodników, dołożenie chodników na dalszym odcinku drogi, bo odcinek cały, gdyby policzyć długością, to jest rzędu kilkuset metrów, zbliżone do kilometra, można powiedzieć tak, gdyby sumować ciąg spraw, terenu, który jest objęty opracowaniem i wykonywaniem tych robót. Wartość prac to jest 750 tysięcy złotych około na dziś, bo tak z przetargu wyszło, tak zostało wycenione. Wszystkie prace wykonujemy z budżetu gminy, nad czym też ubolewam, ale w tych rozdaniach, w tym rozdaniu pieniędzy unijnych nie ma właściwie dla gmin pieniędzy związanych na wykonywanie dróg. Musimy to zrobić, mieszkańcy są najważniejsi i ta droga jest, musimy to zrobić dla mieszkańców. Jest to oczekiwane przez nich, tak jak na początku powiedziałem, i musimy spełniać te oczekiwania mieszkańców.